Cześć, nazywam się Karolina Chrynek i zawodowo zajmuję się pomaganiem kobietom w budowaniu poczucia własnej wartości, wzmacnianiu ich pewności siebie, odzyskiwaniu poczucia kobiecości i atrakcyjności. A to jest moja seria 150 sekund skierowana właśnie do Was, kochane. To takie nasze wspólne 2,5 minuty, by dać Wam coś dobrego od siebie zupełnie za darmo i jak najczęściej się da. Ale dzisiaj będzie trudno. Trochę ostatnio przytłacza mnie liczba rozpadających się małżeństw. To dla mnie osobiście trudny temat, chociażby w kontekście mojej wiary i religijności. Ale jeszcze trudniejsze jest do ogarnięcia powód, dla którego te relacje się rozpadają. Otóż całkiem spora liczba tych małżeństw rozstaje się dlatego, że mijają im się cele życiowe. Chociaż to nie jest najtrafniejsze określenie. Mam na myśli te wszystkie sytuacje, w których jedno z małżonków rozwija się, dokształca, poszerza swoje zainteresowania, czyta, ma pasje, sukcesy, osiągnięcia, a to drugie nie. Kiedy słyszymy takie stwierdzenie, że życie bez celu to życie bez sensu, to takie trochę masło maślane. Ale spójrzmy na to dzisiaj trochę inaczej. Kiedy wyznaczamy sobie jakieś cele, nieważne, mniejsze, większe, krótkoterminowe, długoterminowe, nie ma to znaczenia, to my po prostu wyznaczamy sobie punkt, do którego chcemy iść. I nawet jeżeli napotykamy na jakieś przeszkody, trudności, potykamy się i wykładamy się jak dłudzy, albo potrzebujemy gdzieś przystanąć i odpocząć, to ten nasz cel jest jak taka latarnia morska, która świeci nam i wyznacza drogę nawet w najgorszych ciemnościach. Natomiast gdy nie mamy takiego celu, to jesteśmy jak trochę taka, wiecie, dryfująca bezładnie łódka na środku oceanu. Okej, można przyjąć, że ktoś chce przyjąć taki styl życia, że będzie tak żył, jak go to życie zaniesie. Ale gdy się nie ma celu, to jest się bardzo łatwo zgubić i tak gdzieś osiąść. I wtedy przestajemy się rozwijać i trochę skazujemy tę naszą drugą połówkę na taką nie do końca rozwiniętą, niedoskonałą wersję nas samych. I nawet jeśli jest tak, że my w tym życiu nigdy nie będziemy doskonali, tak, to już samo staranie się jest udoskonalaniem się, tak, czyli pewną drogą i wysiłkiem do tej doskonałości, już samo to jest wartościowe i piękne. Widziałam gdzieś ostatnio taki obrazek z tekstem, że trudno towarzyszyć w drodze ludziom, którzy nie mają w życiu celu. Nie dlatego, że to źli ludzie, tylko dlatego, że oni nigdzie nie idą. Wiecie, bardzo mnie to poruszyło i bardzo to ze mną rezonuje. Pozwolę sobie tutaj na taką osobistą dygresję. Jedna z rzeczy, które pociągają mnie w moim mężu najbardziej, to to, że on jest wciąż, raz za razem, rok po roku innym człowiekiem. Nam nigdy nie brakuje tematów do rozmowy. Chociażby dlatego, że każdy z nas się rozwija, ma swoje pasje, czytamy książki, robimy kursy, jeździmy gdzieś na warsztaty i mamy się czym dzielić ze sobą. My wciąż i wciąż mamy sobie coś interesującego do zaoferowania. Coś nowego, coś lepszego. I teraz jeszcze jedna uwaga. Ja w ogóle nie oceniam tego, czy to dobrze, czy to źle, że ci ludzie się rozstają i że się rozstają z takiego powodu. Natomiast doskonale jakby znam i rozumiem taką sytuację.
Dlatego chodzi mi raczej o to, by ktoś się obudził z tego zastoju, zbadał swoje potrzeby, pomyślał o swoich marzeniach i wyruszył w podróż z ukochaną osobą u boku. Może, albo inaczej, nawet jeśli ta podróż ma być tylko podróżą do wnętrza siebie, to ona i tak może być rozwojowa i fascynująca. Jeżeli to, co usłyszałaś, spodobało Ci się, zaobserwuj ten profil i nieustannie, regularnie, systematycznie karm się dobrymi, wartościowymi treściami.